Cześć, tu Maciek Musona oko. Tym razem kilka słów na temat aktualizacji Live 9.7. Na razie dostępna jest tylko wersja beta. Aby ją pobrać, możecie się zarejestrować na specjalnej stronie ableton.com/beta, gdzie można pobierać właśnie te wersje i przesyłać ewentualne crash logi, jeżeli coś jeszcze nie działa. Oficjalna pojawi się już wkrótce, ale pomyślałem, że pokażę Wam już, jakiego rodzaju nowości, usprawnienia czekają Was, jeżeli macie pusha dwójkę. Bardzo dużo samplingowych ułatwień, 3 nowe tryby, możliwość kolorowania padów, także naprawdę sporo. Mimo że to drobna aktualizacja, to jednak wnosi moim zdaniem bardzo dużo. Zerknijmy w takim razie do programu. Może na początek usunę ścieżki, z których nie będę korzystał, czyli ścieżki MIDI, ścieżki wysyłkowe. Zostawiam sobie jedną ścieżkę audio. Rozpocznę może od załadowania jakiejś pętli. Wciskam Clip, Browse i sięgam do własnej selekcji próbek. Próbek, które możecie pobrać ze strony Musoneo. Za chwilkę pokażę Wam, skąd dokładnie. Bardzo fajna kolekcja Bartka Adelwent. Mnóstwo ciekawych pętli. Może załadujmy coś takiego. Proszę bardzo, mamy pętlę. Teraz tą pętlę przenoszę do pokładowego samplera, klikając Convert, Simpler i przełączam tryb podziału, czy tryb działania właściwie simplera na slicing. I w trybie slicing mam 3 nowe funkcje: Beat, Region i Manual. Może na początek, czym jest tryb Beat? Beat po prostu dzieli nam pętlę na określone jednostki rytmiczne. Może podzielę ją w takim razie na ćwierć nuty. Sprawdźmy, jak to działa. Może nie ćwierć nuty z kropką, tylko ćwierć nuty. Bardzo fajna sprawa, a zatem teraz mogę na przykład nagrać taką zajawkę. Zobaczmy. Skwantyzuję. Wszystko się zgadza. Zwróćcie uwagę, że kiedy wcisnąłem klawisz rekord, pojawił się na górze taki pasek postępu. On nam podpowiada, kiedy kończy się nabicie metronomu. Bardzo fajna też nowa funkcja. W takim razie drugi tryb podziału sampli. Więc tworzę sobie w takim razie kolejną ścieżkę audio. Posługuję się funkcją Add Track. Default track i znów clip browse po to, żeby wybrać sobie próbkę. Niestety program nie pamięta, gdzie ostatnio wyszukiwałem próbek. Być może jakaś funkcja tutaj się taka ułatwiająca pojawi, ale nie szkodzi. Może jakiś bas, niech to będzie jakiś bas. Niech będzie taki bas, sprawdźmy. To jest teraz drugi klip tutaj. Dobrze, w takim razie ten klip również zrzucam do simplera. Czyli wybieram sobie ten mój klip, klikam Convert, Simpler. Gotowe, tą ścieżkę mogę teraz skasować. Przechodzę do trybu notowego, wybieram tryb Slicing. No i teraz wybieram tryb Region. I teraz tak. Czym się różni tryb Region od trybu Beat? Tryb Region po prostu dzieli nam próbkę na na identycznej długości fragmenty. Sprawdźmy. A więc może być ich bardzo dużo, nawet 64. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Ja może podzielę sobie w takim razie tą pętlę na 32 części, po to, abym mógł sobie grać. Wejdę do ustawień simplera. Może złagodzę troszkę obwiednie. Mogę też oczywiście zmienić wysokość tego dźwięku. Gdzieś tutaj w tych funkcjach globalnych na pewno jest transpose. Proszę bardzo. Sprawdźmy teraz. Dobra. Gotowe. Spróbuję teraz coś nagrać w takim razie. Gotowe? Kwantyzuję. No i
Pewnie może teraz wrzucę tak, żeby nie być takim, że tak powiem, gołosłownym, gołosamplingowym, to wrzucę tutaj jeszcze jakiegoś rodzaju pętlę, a więc przychodzę do widoku sesji czy miksera, tworzę nową ścieżkę, kolejną ścieżkę audio. Proszę bardzo, znów kombinacja clip, browse i szukam teraz jakiejś pętli. Może teraz, niech będzie to pętla perkusyjna, tutaj chciałbym Wam zareklamować właśnie kolekcję Bartka Adelvent Private House Loop Collection. Fantastyczna kolekcja pętli. Niech będzie coś takiego. Ok. Posłuchajmy. Aha, ta pętla zaczyna się snarem, a więc muszę przesunąć punkt startu. Mogę to zrobić za pomocą tego potencjometru, wciskam Shift i proszę bardzo, gotowe. Wyłączam metronom. Może powiem tylko, że te wszystkie pętle możecie pobrać ze strony Musoneo, wchodząc tutaj w darmowe sample. Wystarczy się zalogować i te wszystkie kolekcje, z których teraz korzystam, są tutaj po prostu dostępne. No dobrze, czas może pokazać Wam trzeci tryb samplingowy, a więc tworzę sobie kolejną ścieżkę, Add Track. Oczywiście ścieżkę audio, tym razem jednak clip browse, tym razem jednak poszukam jakiegoś nagrania. Niech będzie to na przykład nagranie Artura Dutkiewicza, Hendrix Piano. Fantastyczna płyta, którą kiedyś miałem przyjemność recenzować dla magazynu Estrada i Studia. Artur Dutkiewicz, jeden z moich też pierwszych nauczycieli, jeszcze będąc dzieckiem, miałem z nim kilka zajęć. Wspaniały człowiek, fantastyczny pianista, zresztą słychać niesamowita precyzja i funkujące w ogóle nagrania. Bardzo fajne covery Jimmy'ego Hendrixa właśnie polecam. Mam nadzieję, że nie obrazi się, jeżeli wykorzystam ten fragment do celów edukacyjnych, żeby pokazać Wam, jak działa ta funkcja slicingu, a więc ładuję tą próbkę, konwertuję ją do simplera, czyli tak jak ostatnio, usuwam ścieżkę, która nie będzie mi już potrzebna, przychodzę do trybu Note, wybieram tryb Slicing i teraz wybieram sobie tryb Manual. Zobaczcie, teraz mamy tutaj do czynienia z czymś, co dopiero niedawno weszło jako nowa funkcjonalność dla maszyn, czyli możliwość właśnie dzielenia, tworzenia podziałów w przypadku długich sampli na żywo poprzez wciskanie kolejnych padów. Już pokazuję Wam, jak to działa. Zwróćcie uwagę, że drugi pad już mruga. Startujmy zatem. Nie przerywając tego nagrywania, mogę sobie teraz umieszczać tutaj efekty. Przypuśćmy, że umieszczę sobie tutaj na przykład filtr po to, aby troszeczkę zdjąć wysokich właśnie częstotliwości. I może jeszcze jeden efekt. Ping-pong delay. Szukam ping-pong delay. Gdzieś musiałem przegapić. OK. A więc tak, teraz mam tą moją pętlę podzieloną na takie malusieńkie fragmenty. Jak widzicie, nagranie jest odtwarzane do momentu zakończenia się danego plasterka. Zobaczcie, mamy też funkcję zoom, bardzo fajnie to działa. Mam wrażenie, że też troszkę przyspieszono działanie tego wyświetlacza. Do tej pory mieliśmy tutaj do czynienia z pewnym opóźnieniem, teraz działa to troszkę szybciej. Także wbrew pozorom to jest też spore usprawnienie. No i tak, jeżeli chcemy zmienić punkt startu, możemy użyć funkcji nudge.
Jeszcze kilka drobnych rzeczy chciałem Wam zwrócić uwagę. Po pierwsze, możemy tutaj jeszcze zmieniać sobie kolory ścieżek. Zobaczcie, robi się to w ten sposób. Możemy także zmieniać kolory klipów w oknie sesji, czyli w ten sposób. Wybieramy po prostu kolor klipu, wybieramy kolor ścieżki, dajmy na to na przykład niebieską czy fioletową. Sam klip też chciałbym, żeby był właśnie niebieski bądź fioletowy. Bardzo ładnie to działa. Zmienia także sposób działania funkcji nagrywania. Kiedy przełączymy się, może pokażę Wam to w oknie sesji, jak to wygląda. Na przykład, kiedy mamy tutaj włączone pewne funkcje. Nie ma tutaj, teraz tak jak widzicie, nie ma tutaj klawisza New, jeżeli przełączymy się do okna aranżacji. Teraz klawisz Record uruchamia globalne nagrywanie. Zobaczmy. Nie zdążyłem wcisnąć. Także po przełączeniu z powrotem do okna sesji mamy do czynienia z nagrywaniem właśnie w oknie sesji tylko i wyłącznie. Także tak to działa. Jest jeszcze jedna istotna zmiana. Możemy sobie teraz dość dowolnie przekierowywać sygnał ze ścieżek i przełączać ścieżki w tryb nagrywania. Już pokazuję, jak to się robi. Zwróćcie uwagę, że teraz w trybie miksera mamy taką zakładkę Input and Output i tutaj możemy wskazać, że wyjściem na przykład danej ścieżki będą wysyłki chociażby, czy też jakieś zewnętrzne wyjście naszego interfejsu. Także wbrew pozorom bardzo fajna funkcja, to też ułatwia konfigurację przy pracy z dużą liczbą zewnętrznych urządzeń z poziomu samego pusha. Także cóż, no push zyskał bardzo dużo. Kiedy testowałem pierwszą wersję, zdaje się w roku 2014, właściwie był to tylko, niemalże tylko kontroler, taki instrument do nagrywania, wbijania partii MIDI. Można było wprawdzie ładować instrumenty i efekty, ale na tym właściwie się to kończyło. Teraz w zasadzie mamy dostęp do absolutnie całej biblioteki próbek, sampli, instrumentów i efektów. W dodatku te sample możemy w bardzo szerokim zakresie przetwarzać. Także bardzo fajna sprawa. No i to tyle, co chciałem Wam opowiedzieć. Dzięki, do usłyszenia.